Cześć. Czy masz wrażenie, że od pewnego czasu nastąpił spadek wydajności Twojego laptopa? Jeśli tak, to wejdź w jedno z ustawień. Ja też miałem ostatnio takie wrażenie. Pokażę to na przykładzie systemu Windows 10. Wchodzimy w Start i następnie wpisujemy panel sterowania i wchodzimy w panel sterowania. Teraz wchodzimy w sprzęt i dźwięk, a następnie edytuj plan zasilania. Dokładnie tutaj w opcjach zasilania. Teraz wchodzimy w zmień zaawansowane ustawienia zasilania i szukamy naszej karty graficznej. W tym przypadku jest to ustawienia grafiki Intel. Rozwijamy to. I teraz mamy dwie opcje. Albo zasilanie bateryjne, albo w przypadku, gdy laptop jest podłączony do sieci. I tutaj możemy sobie wszystko zmienić. Ja nie wiedzieć czemu miałem, prawdopodobnie po jakiejś aktualizacji systemu, ustawione to na zrównoważony. Natomiast dałem na maksymalną wydajność i wszystko powróciło do normy. Także jeśli masz jakieś takie problemy, to zainteresuj się tym i wejdź tutaj i sprawdź, co i jak. I to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.